Z Ewangelii według świętego Jana. Uroczyście zapewniam was, zanim Abraham się urodził, ja jestem. Na co z miejsca pochwycili kamienie, aby cisnąć w niego. Tak wypowiedział tajemne imię Boga, imię ja jestem, imię, którego nigdy nikomu wymieniać nie wolno. I oni właściwie mieli do wyboru dwie reakcje. Albo spojrzeć mu głęboko w oczy, uwierzyć i wtedy zachwycić się, że oto ja jestem, przedwieczny Bóg stanął pomiędzy nimi. Rozpocząć wesele, ogłosić święto, wezwać do świątyni cały lud i w wielkim święcie radości przeżyć głęboko to, że rzeczywiście Bóg stanął pomiędzy nimi. No albo wpaść w oburzenie, w święty gniew i cisnąć w niego kamieniami. Zmarnowali szansę na to, by na święte słowa objawione przez Boga zareagować tak, jak się powinno na nie reagować, wielkim entuzjazmem. Zmarnowali szansę do tego stopnia, że chcieli zamordować tego, który jest ich życiem. Nie odnosi się tylko do nich ta myśl. Dużo bardziej odnosi się do nas. Jak traktujesz myśl o tym, że Bóg jest blisko? Do zobaczenia jutro.